musi być poddanie, Filip! Arek Wrzosek przed galą KSW94. Uciekłeś nam, panie, na konferencji prasowej, więc będziemy cię dzisiaj trzymać tutaj długo. Cześć, Arku. Siema. Miło cię widzieć uśmiechniętego. Widać, że ten ostatni okres przed walką sprawia ci też nie tylko, jakby widać, że ewidentnie nie tylko jesteś skoncentrowany na tym, co się będzie działo, ale też sprawia ci to wiele przyjemności i frajdy. Jest coś w tym? Nie ma może jakiejś wielkiej frajdy, ale też, chociaż no jest, no bo jestem zdrowy i sprawny i w dobrej formie, ale też no nie ma w tym nic przyjemnego, żeby z kolei w drugą stronę i żeby się smucić, także no jestem uśmiechnięty. Zakończyłem ciężki obóz, w sumie przechodziłem, wiesz, z obozu w obóz i taki aktywny okres kończę. Ponad 3 miesiące temu toczyłem walkę, teraz kolejna i myślę, że teraz do kolejnej troszkę więcej czasu będę miał, to się cieszę, że będę miał czas na wakacje. Przed tobą walka bardzo medialna, no bo jednak jakby nie patrzeć, przez te ostatnie kilka tygodni wszyscy trąbili oczywiście o walce Patryka Kaczmarczyka z Robertem Ruchałą, wspominali o walce Adriana Bartosińskiego z Andrzejem, teraz z Igorem Michaliszynem, ale jednak mimo wszystko mówi się, że tym medialnym koniem pociągowym tego starcia jesteś ty i Artur. Jak się z tym czujesz? Jest tak trochę, no czuję to. Natomiast liczę, że z Arturem jesteśmy też na takim poziomie sportowym, że nie będziemy od tych dwóch pozostałych walk głównych odbiegać poziomem sportowym. Także no, to jest tylko taka miła wartość dodatnia. Wiele pytań już zadano i tobie, i Arturowi, wielu jeszcze lepszych i bardziej doświadczonych ode mnie dziennikarzy, czy fanów dziennikarzy próbowało pociągnąć was za język, próbowali nastawić was, nie wiem, wyciągnąć jakieś myczki, spróbować nastawić was przeciwko sobie, no i się nie udawało. Szacunek jest. No, tak, jest. Nie, myślę, że no, nie, też nie taki udawany, no bo po prostu no, lubię z kimś, no to po co mam pajacować. Jest, szanujemy się i jest, Artur też jest sportowcem, no to wie, jak się zachować i wie też, jest też sportowcem, który nie tylko walki miał na takim najwyższym świetnym poziomie, ale też właśnie uczestniczył w takich konferencjach już naprawdę grubych i wie, jak się odnaleźć w takiej sytuacji, wie, jak się zachować i tyle, no. No i myślę, że no nie ma, no jesteśmy zawodnikami, nie ma co pajacować, możemy coś tam razem pożartować, ale na pewno nie ma tak, że coś mi przeszkadza w nim albo jemu we mnie. To jak się nastawić do tego, żeby wejść do tej klatki i myśleć tylko o tym, żeby wygrać i jak walczyć z człowiekiem, do którego czujesz taką sympatię? No to ja już przechodziłem przez to kilka razy w życiu i nigdy mi to nie stanowiło problemu. Walczyłem z Tomkiem Możnym, walczyłem z Tomkiem Salarą, z którym też się wcześniej znałem i lubiłem, walczyłem z Michałem Bławdziewiczem kiedyś amatorsko, to jest mój przyjaciel i to też było dla nas śmieszne, bo razem jechaliśmy na te Mistrzostwa Polskie, na których razem później walczyliśmy w półfinale. Także ja przez to przychodziłem i zawsze umiałem to odciąć i każdemu z nich chciałem urwać głowę w walce, a potem po prostu sobie razem gadaliśmy, także te emocje się zawsze kończą. To ja chciałbym dopytać, jak byś się ustosunkował do słów pana Macieja Kawulskiego z trailera z walki Mariusza Pudzianowskiego z Karolem Bedorfem, że tego typu słowa w tej branży mają na celu nie okazanie szacunku, a uśpienie czujności rywala? Że niby Artur miałbym albo ja jego uśpić, czujność? Tak, właśnie takim szacunkiem. Może, nie wiem, nie studiowałem psychologii, nie znam tych tajników, nie wiem jak to działa. Ludzka podświadomość i psychika, ale według moich takich prywatnych odczuć, no tak jak powiedziałem przed sekundą, nigdy nie stanowiło to problemu w żadnej walce, że kogoś znałem, lubiłem, wychodziłem zawsze wkurwiony na niego, a potem od razu przybijałem piątkę po walce, no bo tutaj wiesz, jest sport. Arku, ta walka rozgrywa się nie tylko na płaszczyźnie sportowej, ale też dużej popularności, dużego takiego hajpu, po prostu, tak jak Martyna mówi, to też, czy dla ciebie, tak jak kiedyś powiedział Machiavelli, środki uświęcają cele w tej walce i zrobisz po prostu absolutnie wszystko, nawet kosztem przysłowiowego zamulenia, żeby wygrać?
Tak, no zrobię wszystko, żeby wygrać. Będę się starał robić wszystko zgodnie z przepisami, żeby wygrać. Natomiast walka to jest walka, mogą się wydarzyć różne rzeczy, ale będę robił na pewno wszystko, gryz tą siatkę, żeby tylko wygrać i nie będę Artura oszczędzał, ale no mówię, no na pewno nie będę po walce ani w jedną, ani w drugą stronę jakoś Artura, w stosunku do Artura inny niż jestem po prostu teraz. No na pewno nic to nie zmieni. I wiem, bo to już działało u mnie parę razy i zawsze było tak samo, więc jestem tego pewny. Arku, wyjechałeś do American Top Team po wiedzę, ale Iwan Witasowicz zauważył jedną kluczową rzecz, że byłeś najlepszym stójkowiczem, z jakim on się mierzył. To też, czy ty nie tylko chłonąłeś wiedzę w ATT, ale też ją przekazywałeś, będąc wybitnym strajkerem? No myślę, że też bez przesady. Oni tam mają bardzo dużych trenerów od stójki. Chociażby tam trenerem jest Artem Lewin, który no, był mistrzem Glory. Natomiast myślę, że jako na przyszłość, jako sparring partner mógłbym być po prostu no, wartościowym, no bo jest tam bardzo dużo zawodników różnych, dużych. Także no, myślę, że mógłbym być, jeśli mają tak inni zawodnicy takie o mnie zdanie, no to na pewno ja z takiego zawodnika doświadczenia i w warsztatu chciałbym korzystać podczas swoich przygotowań, to może właśnie ja będę wnosił coś, wartość dodatnią do tego ATT. Ja będę ciągnął coś stamtąd i może oni coś ode mnie się dowiedzą. A zdarzyło ci się wprowadzić dla kogoś taką korektę, na przykład po sparingu, tu mogłeś bardziej dokręcić, czy coś no, w tym stylu? Nie tam akurat, ale ogólnie w życiu tak, no. I dużo osób, tak samo no jak ja, wiesz, ja jadę gdzieś właśnie po to, żeby to robić, żeby wyciągać. I tak jak ja na przykład dużo się nauczyłem w Holandii, tak samo, no ja też ode mnie zawodnicy mogą się też, uważam, że nauczyć, nieskromnie mówiąc, no bo jakoś te walki kończę przed czasem. Zapytam cię, Iwana Witasowicza, jak sądzi, ile walk jeszcze tobie zostało tak naprawdę zwycięskich do tego, żeby dojść do walki o pas? Ja wiem, że ty nie jesteś taką osobą, która już tam sobie to zaplanowała i powiedziała, dobra, no to jeszcze dwie walki, tak, i już jestem taki hardy, że chcę o ten pas walczyć. Pamiętam też, jak mówiłeś, że wchodzisz do KSW po to, żeby spróbować czegoś nowego, żeby być tutaj jak najlepszym, ale o tej walce o pas nie myślisz, bo wiesz, że jeszcze dużo ci brakuje. Iwan powiedział, że jego zdaniem, jeżeli zwyciężysz z Arturem Szpilką, to kolejna walka z jakimś dobrym wrestlerem i potem walka o pas. Jak ty się z tym czujesz? No, no to miło mi, bardzo to jest Iwan, miły gość, także no, no co mogę powiedzieć, miło mi, że tak mnie ocenia. Czuję się, że na pewno mógłbym zawalczyć z dobrym wrestlerem, czy aż tak dobrym, jak Phil DeFries mówi o następnej walce. Ale no, czuję się, że też z moimi zapasami takedown defense nie jest źle, jest dobrze, o inaczej, jest dobrze. Trenujemy i wszystko przebiega jak należy. Tak jak tu już próbowaliśmy tej TT, to jest klub zapaśniczy i tam też no, nie ma, myślę, że tam naprawdę w krótkim czasie mógłbym się jeszcze bardziej podciągnąć, jak będę tam jeździł. I ile to miałoby być walk? Może, no jest to takie odważne, ale no wiesz, jakbym dostał w kolejnej walce kogoś, kto się nawet o ten pas otarł, może wygrałbym taką walkę. Ja bym jeszcze tak z rezerwą tylko podchodził, ale no myślę, że za dwie walki chętnie bym się sprawdził, a jak oczywiście wszystko będzie doszło, nie? Mówię dwie walki po walce z Arturem, tak bym sobie dawał, jakbym takich dwóch dostał zawodników i bym na ich tle pokazał też kibicom, bo wiesz, to ja mogę jedno mówić, że na sali jest tak super i z bronią obalenia i się kręcę i wstaję, a zaraz ludzie się zaczną pytać, no dobra, ale w walce tego nigdy nie widzieliśmy, no skąd mamy to wiedzieć? Nie było, no było nieźle, no i no, no i tak jak mówię, no chciałbym po prostu w tych walkach już jakichś kolejnych może pokazać, że rzeczywiście to umiem i tyle. Aż organizacja mi powie, nie będę krzyczał, dawać mi walkę o pas, tylko z Marty zadzwoni, dobra, dawaj walkę o pas. Nie ma czasu. Poza waszą walką w wadze ciężkiej jeszcze dwa starcia na tej karcie, chciałam cię zapytać o twoje predykcje. Trzy. Bo ja wiem, że są cztery. Właśnie tak rozpinam. Czekaj. Pierwsza walka Gali. Wojczak, Filip Stawowy z Iwanem i Turyński z Racja, Tołkaczewski. Tak, ale jestem, no i masz rację, to dobrze, ale też jakby miałam dobrą myśl, bo chciałam cię najpierw zapytać o jednego twojego byłego rywala faktycznie i jednego, z którym miałeś się mierzyć jeszcze na Fenie i tam dużo było o tym mowy, a potem chyba do tej walki ostatecznie nie doszło. To może zacznijmy właśnie od Witasowicza. Twój typ na walkę z Filipem Stawowym. Ja bym tak
wiadomo, że aż tak super nie zgłębiałem się w typowanie tych walk, bo mam głowę zajętą swoją. Wiadomo. Natomiast tak jak gadam tutaj z kolegami, czy gadaliśmy teraz w samochodzie z Markiem, to wydaje mi się, że no tutaj lekkim faworytem byłby Iwan Witasowicz, no nie przez, patrząc przez perspektywę mojej walki z nim, ale poprzednich, wydaje mi się, że też miał ciężkich rywali wcześniej kilku, no, z Michałem Dryszakiem na czele i też miał takich rywali, co go wywalali i kończył walki po, wiesz, w parterze, nie daje sobie zrobić krzywdy, zapasy ma takie decent, bym powiedział, wydaje mi się, jak na takiego zawodnika, który tak długo walczy w MMA, bo wiadomo, że może mieć też lepsze ode mnie te zapasy, bo jest dłużej w tym MMA. A co do, no stójkowo wydaje mi się, że jest taki wszechstronniejszy, no jedyne co, no to warunki fizyczne, nie ma jakichś wybitnych, ale też jest silny, co pokazał w walce z Michałem przede wszystkim. Także wydaje mi się, że tutaj ja bym minimalnym faworytem go robił, no ale no Filip Stawowy to jest bardzo groźny zawodnik i wydaje mi się, że no, to jest bardzo wyrównana walka. Ja bym tutaj się nie postawił pieniędzy na tą walkę, bo ona może iść w dwie strony. No i ja wcale nie jestem przekonany, że to ona się skończy przed czasem. No bo mimo, że długo ze mną też Iwan nie walczył, po prostu no, dobrze go trafiłem na początku i go skończyłem. Natomiast no, Iwan ma bardzo żelazną kondycję, a wydaje mi się, że jakbym się doszukiwał przewagi któregoś zawodnika w jakiejś rzeczy, to raczej tutaj Iwana przewaga kondycyjna. Więc ja bym myślał, że ta walka może iść na decyzję i Iwan mógłby ją tak wygrać po prostu takim mieleniem przez trzy rundy. Jasne. Prasel, Wojczak? Wydaje mi się, że Wojczak, bo po prostu jest też dobry parterowiec, nawet kręci się, a no myślę, że stójkowo ma zdecydowaną przewagę nad Praselem, jest wielkim chłopem, czyli no też ten zasięg tego Prasela i te warunki fizyczne nie będą tutaj jakimś super atutem i do tego myślę, że no nie da się sprowadzić na pewno Praselowi, a on tylko tam może wygrać walkę. Może zawsze nawet z dołu go zaskoczyć, ale wydaje mi się, że na tyle będzie dobry w parterze w Wojcach, że wygra tą walkę. Turyński, Tołkaczewski. Wydaje mi się, że to Łukaszewski bez problemu, no bo z uwagi na, nie ujmując chrzcznictwo Michałowi, ale no i no wiesz, jeśli to Łukaszewski jest w KSW, no to chyba bierze to jakoś, chociaż minimalnie na poważnie. Ostatnią walkę stoczył rok temu równo i przez rok miał czas, żeby trenować zapasy parter, a Michał Turyński w ogóle. Więc wydaje mi się, że wygra tą walkę. Może być przebieg taki sam jak z Główką, chwila stójki. Jakieś tam próba obalenia, które pewnie się uda. No i nie wydaje mi się, że Michał Turyński znokautował go z dołu. Okej. Końcówka. Chociaż kto wie co, nie? Wiadomo, to nigdy nic nie wiadomo. Ale okej, rozumiem jakby skąd taki typ. No dobrze, ode mnie na koniec w zasadzie jeszcze jedno pytanie. Rozmawialiśmy dzisiaj z Bartkiem Leśką na temat przesunięcia jego walki na tę pierwszą na karcie. O konsekwencjach też tego przesunięcia, tak, tego jak oni się czują, on czy Michał z tym, że będą walczyli na otwarciu gali. No i też rozmawialiśmy o przyczynach. Bartek powiedział nam tyle, że jakby ze względów bezpieczeństwa policja trochę dmucha na zimne, więc jakby rozumiem, że jest jakaś tam po prostu presja wywarta po prostu na organizatorach. Słuchajcie, przemyślcie to i zabezpieczmy jednak ten event. Mimo tego, że Bartek po pierwsze powiedział, nigdy w życiu nie był na meczu Arki Gdyni, tak? Nie jest kibicem. A jednak policja zdecydowała, żeby ewentualnych kibiców Arki oddzielić zdecydowanie od twoich kibiców. I teraz historii kibicowskich w tych organizacjach MMA w Polsce też było wiele, wiele razy się zdarzało, że no dochodziło do różnych takich sytuacji, ale od kiedy ty jesteś w KSW i twoi kibice przybywają za tobą na każdą galę na żywo i ci kibicują, nigdy nie było żadnej sytuacji, która mogłaby spowodować jakiekolwiek zachwianie poczucia bezpieczeństwa na hali. Tu jednak jest jakieś takie dmuchanie na zimne. Czy uważasz, że jest to potrzebne? Nie, uważam, że to jest wręcz prowokowanie czegokolwiek. Aha. I ja pierwszą walkę zawodową stoczyłem w 2015 roku i od tamtej pory walczyłem naprawdę w wielu dużych polskich miastach, takich jak na przykład Wrocław, gdzie byli obecni kibice miejscowi, bo tam był jakiś zawodnik z nim powiązany, ja pamiętam, przyszło ich trochę na ważenie, poubieranych w emblematy. Walczyłem tutaj w Gdyni, walczyłem w Gdańsku i w Gdyni walczyłem z zawodnikiem tutaj, powiedzmy, miejscowym. Tak samo mój kolega walczył z tym samym zawodnikiem na takiej samej gali, też przy akompaniamencie dużych dwóch grup kibiców. I walczyłem no, jeszcze w wielu innych miastach i dużo walk oczywiście zrobiłem w Warszawie, ale też do nas do Warszawy przyjeżdżali jacyś zawodnicy powiązani z innymi drużynami, którzy są fanami piłki nożnej.
i nigdy nic w życiu się nie wydarzyło, a nawet bym powiedział takie anegdotki, że na przykład w Gdyni to siedzieliśmy praktycznie sektor w sektor z innymi kibicami i nigdy nic się nie działo, bo no tacy kibice są, wiedzą jak się zachować, co się dzieje w ogóle, jakie są klimaty i nikt by nie wpadł na pomysł, żeby coś takiego robić, takiego zamieszania na gali. Druga sprawa, no też chciałbym trochę to odbić od siebie i od moich kibiców, no bo tutaj to nie jestem jakimś punktem w ogóle zapalnym, no bo tych wszystkich zabezpieczeń i tak dalej, no bo z tego co wiem, ale no to też wszyscy wiedzą, tutaj na dosłownie tej samej hali dwa razy już wcześniej były jakieś sesje miejscowe, z tego co się orientuję, i to prędzej bym w tą stronę szedł. No bo tutaj na widocznie może ciężej się dogadać. Okej, że jest miejsce. W każdym razie ja powiedziałem, ja dzisiaj też napisałem, no bo jestem, że tak powiem, atakowany od rana w związku z odwołaniem tego ważenia i tak po prostu odpowiedziałem publicznie, że nie wdając się w szczegóły, my zapewniliśmy spokojny przebieg imprezy już jakiś czas temu, dogadując się tutaj z innymi, no i tyle w temacie i to ja w ogóle się przez sekundę nie czułem tutaj w ogóle zagrożony, albo mój kibica, albo że ktoś inny będzie zagrożony, no co mam powiedzieć więcej. To ode mnie, Arku, na koniec jeszcze jedno pytanie. Odnoszę takie wrażenie bardzo często w rozmowach z tobą, że twoja skromność nie pozwala ci mówić absolutnie tego, co myślisz, czy w stylu jestem naprawdę mocnym zawodnikiem, bo nie uwierzę w to, że twoje poczucie wartości jest na niskim poziomie po znokautowaniu Badra Hariego, czy pokonaniu takiego zawodnika jak Iwan Witasowicz. To też, czy ty masz po tej walce takie przeświadczenie, mogę wyjść z tej dywizji Stójkowiczów, albo po prostu jestem już zawodnikiem MMA? Mam, ale to się sprowadza do tego, co powiedziałem przed chwilą, że ja mogę sobie tak myśleć, moi koledzy na sali wszyscy to wiedzą, no ale ludzie tego nie wiedzą, bo miałem walki albo na początku przygody nie pokazałem parteru, a ja później jak mogłem pokazać, bo już go miałem, to walki były krótkie. No mówiłem o tej walce, no zaczynałem, ja do walki z Tomkiem praktycznie parteru nie robiłem, bo no, głupota była, ja powiedziałem już tu wcześniej w wywiadach, że podjąłem złą decyzję, błąd w przygotowaniach, za bardzo uwierzyłem w tą stójkową wojnę z Tomkiem i jak robiłem parter parę miesięcy, to odpuściłem go totalnie podczas przygotowań i robiłem głównie stójkę, także no mówię, pokażę w walce, to wtedy będę mówił, że coś umiem, jak to pokażę, a wiesz, a tak to sobie równie dobrze ktoś może powiedzieć, że ma porcelanowego słonika w domu i nie każdy musi w to wierzyć. No to ja sobie ten parter po prostu kiedyś pokażę. To tego ci życzymy, żebyś to pokazał, bo naprawdę na to cię stać. Był pewien właśnie zalążek tego parteru, czy obrony obaleń z Iwanem, no i baw się dobrze w klatce, bo chyba to jest taki klucz do tego wszystkiego i taka kwintesencja tych sportów walki. Dziękuję. No to będę się bawił, dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.